Dzień dobry. Witam dzisiaj w kąciku inspiracji Łukasza Smorzewskiego, prezesa zarządu klubu UKS Judo Sensei oraz od wielu lat judokę oraz wychowanka podopiecznego Wiktora Ners. Dzień Witam dobry. Panowie. Dzień dobry. Łukasz, jesteś głównym organizatorem spotkania z okazji 50-lecia judo w Płocku. Co możesz powiedzieć więcej na ten temat? Dużo słowa, jeśli chodzi o główny organizator. Tak, zostałem poproszony o spięcie imprezy, jaką będziemy mieli już tą najbliższą sobotę. Co mogę o niej powiedzieć? Jest to wyjątkowe spotkanie, ponieważ judo w Płocku powstało, tak jak sama nazwa mówi, już ponad 50 lat. Założył je pan Ryszard Lewandowski, później wspierali inni trenerzy. No i to najlepszy czas, żeby podkreślić, podsumować, wyróżnić pewne osoby na tej właśnie imprezie, która odbędzie się w Oran Arenie w sobotę najbliższą. Bo generalnie 50 lat mijało w tamtym roku, prawda? Tak, generalnie 50 lat mijało w zeszłym roku, ale zapadła decyzja, że taka impreza musi mieć charakter troszkę szerszy i potrzebowaliśmy chwilę, było zielone światło na organizację ze strony prezydenta miasta Płocka i tutaj trenerzy, starsi trenerzy, też byli moi trenerzy, wytypowali moją osobę do jakby spięcia tego spięcia tej imprezy. Czy się udało, powiem może po imprezie, ale na pewno poczyniliśmy starania, żeby miała ona charakter ogólny. Na początku było trudno określić, bo spisaliśmy sobie z 50 lat wszystkie nazwiska, które powinny być na tej imprezie. Miała ona mieć charakter zamknięty. Z uwagi na liczną liczbę osób, jak zaczęliśmy spinać listę osób, które zrobiły medale, chociażby mistrzostw Polski, trenerów, którzy zakładali swoje kluby u nas w mieście. Tak jak powiedziałem, miała ona mieć charakter zamknięty, ponieważ ograniczone były środki na tą organizację tej imprezy. Natomiast w pewnym momencie pojawili się dobrzy ludzie, nazwę ich darczyńcy, którzy powiedzieli, że wesprą imprezę i chcieliby i wiele osób optowało za tym, żeby jednak ona była otwarta i tak też się stało. Zapraszamy wszystkich judoków z Płocka na tą imprezę. Tak jak powiedziałem, będzie ona miała charakter wspominkowy, wyróżnieniowy, podsumowujący 50 lat judo w Płocku. Ta impreza będzie dokładnie kiedy? 30 września w sobotę o godzinie 14. Tak. W Orlen Arenie, sala konferencyjna, będzie prezydent, będzie sporo zaproszonych gości. Będą trenerzy, którzy mieli największy wkład w płockie judo. Będą wyróżnienia szczególne. Będą wyróżnienia dla medalistów mistrzostw Polski. Było ich sporo. Będą wyróżnienia dla trenerów, którzy działali przez wiele lat w naszym mieście. To zapraszam na tą imprezę, będzie co wspominać, będzie na pewno można, przyjemnie. Będzie przyjemnie, będzie można podsumować 50 lat naszego działania w mieście. Tak, no przez płockie judo przewinęło się pewnie przez te lata kilkanaście tysięcy ludzi. No, na pewno ja sam pamiętam i teraz jestem w judo od ponad 20 lat. Sam klub prowadzę ponad 16 lat i w samym moim klubie mogę się za siebie wypowiadać, było dobrych kilka tysięcy osób, które uczęszczały na zajęcia, bo przecież każdy, kto przyszedł, dołożył swoją cegiełkę, pomógł rozwijał siebie, przede wszystkim pomógł rozwijać sparring partnerów. Niektórzy z nich po prostu osiągają wyniki. No i ta impreza będzie miała charakter właśnie podsumowujący te wyniki, działania trenerów, prezesów i ogólne nasze dobre judo. A pod czyim patronatem jest ta impreza? Pod patronatem Urzędu Miasta Płocka, pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. Super. Kończąc już o tej imprezie, chciałem zapytać się ciebie, kiedy twoja przygoda z judo w ogóle rozpoczęła się? Moja przygoda z judo rozpoczęła się, gdy miałem 15 lat, dosyć późno, jak na judokę. Wtedy to przeprowadziłem się do miasta Płock, kiedy poznałem judo, przez moją koleżankę z klasy zaprowadziła mnie do MKS Jutrzenka Płock.
moim trenerem pierwszym na pierwsze zajęcia, jako 15-latek trafiłem do grupy początkującej. Jeden trening czy dwa odbyłem u trenera Andrzeja Bernera, który przekazał mi od razu w ręce grupę, w ręce trenera, który prowadził grupę starszą, był to Wojciech Pudlik. No i tam zagościłem, zakochałem się w judo, poznałem to judo i zostałem w nim do dzisiaj. Więc ta kariera właśnie rozpoczęła się dosyć późno, ale ona dosyć intensywnie działałem, trenowałem, zmieniałem kluby i no, starałem się rozwijać. A kiedy postanowiłeś wziąć we własne ręce cały ten biznes związany z prowadzeniem klubu? Trenując w Płocku poznałem wielu trenerów, którzy wspomagali, wspierali, trenowali, no ale szukałem też innych rozwiązań, startując na zawodach i wiele przegrywając. Zacząłem zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje. Jako junior już rywalizując na zawodach z zawodnikami na arenie ogólnopolskiej, niestety przegrywałem, analizowałem czemu, bo stwierdziliśmy wspólnie z moim mentorem, moim trenerem z wychowania fizycznego, doktorem Haresemowiczem, nawet zrobiłem pracę licencjacką o sobie, o moich analizie przygotowań do mistrzostw Polski. Myślę, że przepraszam, możemy pozdrowić pana doktora, prawda? Ponieważ zdecydowanie to jest tak, z tego znacząca miejsca. Postać, jeżeli tak. Chodzi o płocki sport. Tak, przeanalizował moją pracę. Oczywiście nie mogę zapomnieć też o kilku latach spędzonych na macie z trenerem Leszkiem Jarosińskim, ponieważ zmieniłem barwy klubowe z Jutrzenki na Judokano Płock. Wtedy tam dalej kontynuowałem moje treningi, ale ciągle mi było czegoś mało. Szukałem zwiększenia ilości treningów judo. Jeździłem do różnych miast na dodatkowe treningi. No i przyszedł czas na założenie swojego klubu. Celem zwiększenia ilości treningów. Miałem na to pomysł po prostu w Płocku. Niewystarczająca była ilość dla mnie treningów w danym klubie w Judokano Płock. Szukałem swojej drogi. Spotkałem ją we Włocławku, trenując z Romanem Stawisińskim i Anetą Szczepańską. Wszedłem na tą drogę wynikowego judo. To oni na końcu pomogli mi, pokazali drogę, którą trzeba iść, aby osiągnąć sukces w judo, i po prostu ilość zwiększonych treningów spowodowały, że on pozwolił mi się lepiej rozwijać. I teraz te zdobyte doświadczenie przenosisz po prostu dalej i zarażasz swoich podopiecznych. Tak, odchodząc z klubu Judokano Płock, dalej zostałem w Płocku jako młodzieżowiec, już młody chłopak, założyłem UKS Judo Sensei Płock, który pozwolił mi, dał mi możliwość zgłaszania się samemu na zawody. Osiągnąłem nawet w nim też medal mistrzostw Polski młodzieży, ale dalej to nie było jeszcze seniorskie judo i na stałe przeniosłem się do Olimpijczyka Włocławek, w którym zostałem bardzo długo i do 27 roku życia startowałem na arenach polskich i międzynarodowych, rozwijając swoje dalej judo. No i pięknie. Teraz pytanie dla twojego podopiecznego. No, od kiedy zaczęła się twoja przygoda z judo? Moja przygoda z judo zaczęła się w 2011 roku, kiedy trener Łukasz założył klub w Roszczewicach u mnie na wsi. No i wtedy mój kolega zaprowadził mnie na trening pierwszy, tak naprawdę. No i od tego czasu trenuję już 12 lat. I jak podoba ci się ta dyscyplina sportowa? Wiadomo, że zawsze te wzloty i upadki nie zawsze idzie dobrze, ale podsumowując wszystko, wydaje mi się, że podoba mi się, bo mam jakieś sukcesy. Zdobyłem już brązowy pas i no, sprawia mi to przyjemność. A ostatni sukces, który mógłbyś się pochwalić? To trzecie miejsce na Pucharze Polski juniorów w Sochaczewie przed 2 tygodni. Wygrałem 4-3 walki. Super. Takie pytanie ogólne do was. Jakie wartości w ogóle wniósł do waszego życia ten sport? Łukasz, może ty zacznij. Jakie wartości takie najważniejsze, powiedz? Myślę, że największą wartością jest cierpliwość, pokora i dążenie do celu. Bez właśnie patrzenia się na te upadki, o których wspomniał Wiktor.
To są takie trzy wartości, których musimy się zawziąć, żeby osiągnąć cel, żeby po prostu trenować ten sport, ponieważ no, on jest bardzo wymagający, dosyć trudny i wymaga wielu lat poświęcenia, które musimy włożyć od siebie, żeby wyjąć ten przysłowiowy sukces, czy zdobyć ten medal. Tak. Zachęcałbyś swoich młodszych kolegów do tego, żeby zaczęli uprawiać tą dyscyplinę sportową? Jasne, że tak, zachęcałbym i przede wszystkim chciałbym, żeby po prostu się nie poddawali na początku, bo ja też swoje pierwsze 2 lata wszystkie zawody przegrywałem, no i gdzieś dopiero po 11 roku zdobyłem swój pierwszy medal na Pucharze Polski. Ten sport jest bardzo ogólnorozwojowy, prawda? Tak. Nie tylko jedna partia mięśni pracuje. Tak, przede wszystkim to sport wszechstronny, symetryczny, rozwijający całe ciało, ale i umysł. Warto tutaj wspomnieć o tym, że nie przez przypadek judo uznane zostało przez UNESCO za sport numer 1 w dzieciach i młodzieży, za sport najbardziej wszechstronny, najlepszy, który rozwija nasze ciało, przygotowuje do chociażby dalszego sportu i ukierunkowuje bardzo wszechstronnie. Tak. Łukasz, jakie najbliższe plany? Poza jutrzejszą imprezą, inauguracją 50-lecia polskiego judo, nad którym poświęciliśmy trochę czasu wspólnie z innymi trenerami, już za tydzień 7 października również w Orlen Arenie odbędzie się turniej Judo Sensei Płock. Jest to już 7. edycja międzynarodowa, 17. turniej organizowany przez nasz klub. Turniej międzynarodowy. 17. duży turniej, tak, międzynarodowy. W zeszłym roku, mogę powiedzieć, był to największy turniej, jaki zorganizowaliśmy, ponieważ nie robię go sam, jest cały klub, mnóstwo trenerów naszych, mamy ich sporo i zawodników, rodziców angażuje się w organizację tej imprezy. Jest to turniej międzynarodowy, na który w zeszłym roku przyjechało ponad 100 zawodników z zagranicy, a łącznie liczba zawodników przekroczyła 700, prawie 800 zawodników uczestniczyło w tym turnieju. Odbywa się on na 8 matach, w pełnym systemie elektronicznym, w ciągu jednego dnia 792 zawodników rywalizowało w zeszłym roku, no i staramy się dopiąć organizacji już w tej imprezie w przyszłym tygodniu. Mamy nadzieję, cieszymy się też takim zaufaniem trenerów, bo staramy się, żeby turniej był na wysokim poziomie, dlatego chętnie odwiedzają nas inne kluby, inne miasta, państwa, które pomagają nam, płockim judokom, się rozwijać na tym poziomie, bo nie zawsze trzeba daleko wyjeżdżać na zawody, żeby zdobywać to doświadczenie. U nas w Płocku również możemy się tym pochwalić, że mamy bardzo fajny poziom w dzieciach. Ta piramida rośnie szeroko od najmłodszych dzieci. Rywalizujemy, wzmacniamy się i szukamy tych perełek, które mogą, tak jak Wiktor, zdobywać medale na Pucharach Polski juniorów młodszych, juniorów i wyżej. To taki pierwszy plan, jeżeli chodzi o cele judo naszego klubu, czyli organizację tej imprezy i podtrzymanie, kontynuowania rywalizacji sportowej w Płocku, w judo. Natomiast kolejne cele to wiadomo, szukanie najlepszych zawodników. Chciałbym jako prezes klubu i główny trener wyszkolić swoich zawodników. Wszystko robimy do tego, żeby przeskoczyć pewien poziom, pewien pułap. Na razie udaje się zdobywać tytuły mistrzów Polski, medalistów mistrzostw Polski. Udało się zdobyć kwalifikacje z moją siostrą Dorotą Cichocką teraz na Mistrzostwa Europy, była 5 razy 5 na Pucharach Europy i właśnie te wyższe cele są w planach, są naszymi marzeniami, jak każdego sportowca chciałbym, żeby moi zawodnicy zdobywali te wyższe osiągnięcia, czyli przeskoczyć z poziomu rywalizacji i zdobywania medali Mistrzostw Polski na Europę, świat i przede wszystkim dążenie do tego medalu olimpijskiego, którego w judo już dawno nie mamy. Czyli zachęcamy wszystkich młodych ludzi. Tak, z tego miejsca zachęcam do uprawiania tej dyscypliny sportu, do przychodzenia na treningi, do nie poddawania się na początku, tak jak Wiktor wspomniał, do własnego rozwoju, który pozwoli krok za krokiem zdobywać małe cele, które dążą
do tego wymarzonego. Każdy ma swój Mount Everest przecież. Tak jest. Nie każdy zdobywa Mistrzostwo Polski, ale atutów i tych celi może być więcej. Przede wszystkim zdrowie, sprawność i to też jest ważne. Nie zapominamy, w naszym klubie nie liczy się tylko wynik, chociaż stawiamy mocno nacisk na wynik sportowy. Szukamy tych najlepszych zawodników, szkolimy ich, natomiast mnóstwo dzieci trenuje po prostu dla siebie, dla zdrowia, dla sprawności ogólnej. No, nawet z przegranej możemy wyciągnąć pozytywne wnioski. Przede wszystkim judo jest takim sportem, że nie toczymy jednej walki o tytuł i ktoś będzie pierwszy, drugi, tylko jest to system francuski, jest kilkunastu, czasami kilkudziesięciu zawodników na zawodach i te walki przegrane też mocno uczą. Zresztą ja tak szkolę, że jeżeli ktoś już zdobywa medale na jakimś tam poziomie, powiedzmy międzypowiatowym czy ogólnopolskim, przeskakujemy dalej. Także za chwilę nasi zawodnicy, moja zawodniczka Maja Kikorska wystartuje w Pucharze Europy już za 20 dni w w Rydze, następnie w Gior. Są to turnieje Pucharu Europy, które ustawiają zawodników, akurat tą zawodniczkę, która będzie nas reprezentować w rankingu europejskim, z czego jest brane dalej pod uwagę do reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy, czyli jakby szukanie i podnoszenie poziomu na tych przegranych walkach, bo przecież też można powiedzieć, że nie jest mistrzynią Polski, ale mimo wszystko szukamy rozwiązań, środków na to, żeby każdego rozwijać, bo nie wiadomo, tak jak w moim przypadku, dopiero zacząłem w młodzieży robić wyniki w młodzieżowcach i seniorach, czyli dosyć późno. Wiktor również jest przykładem zawodnika, który w kategorii młodzik, czyli w wieku 15 lat jeszcze nie był znanym zawodnikiem, nie zdobył żadnego osiągnięcia, mimo to nie podał się, trenował i te wyniki przychodzą może właśnie w takim właściwym momencie, te bardziej zapamiętane. Zrobił brązowy medal w kategorii juniorów młodszych, teraz w kategorii juniorów, więc ten taka następuje prawidłowa periodyzacja, czyli im wyżej w las, tym trudniej, wiadomo, ale te wyniki bardziej cieszą, więc tutaj tak podsumowałbym ten. A zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że judo uczy umiejętności wyznaczania celów, ale też pokazuje nam, że dojście do tych celów jest tylko poprzez ciężką pracę. Że czasami możemy posiadać jakiś przysłowiowy talent, odpowiednie warunki fizyczne, ale jeżeli nie włożymy w to odpowiednio dużo pracy, to niestety nie osiągniemy nic poza przeciętność. Zgodzicie się z tym? Zdecydowanie tak, ponieważ sam talent często nie wystarcza. On jest widoczny na pierwszych zajęciach, przychodzi dwóch, trzech chłopców, bądź dwie, trzy dziewczynki, to zawsze któraś będzie szybsza, zwinniejsza, przynajmniej na początku. I to można mówić o tym wrodzonym talencie, który nauka już dawno to stwierdziła, że w genach przekazują rodzice albo te lepsze cechy motoryczne, możliwości motoryczne, lepsze bądź gorsze. Natomiast każdy z tych zawodników, no fajnie jest, jak ktoś dostaje dobre geny i dobre jakby te wartości początkowe, jest ogólnie sprawny i do tego dołoży super pracę, zaangażowanie, pokorę, wytrwałość, to z tego duże prawdopodobieństwo osiągnięcia dużego wyniku. Często też się zdarzy, że przychodzą dzieci mniej sprawne na początku, ale wkładają w to bardzo dużo pracy, bo to tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, własna praca, dążenie do celu, wyznaczanie prawidłowo, ono pozwala nam rozwijać się, nie patrząc na porażki. Tak, i trzeba też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że każde dziecko rozwija się w inny sposób. I czasami bywa tak, że niektóre dzieci zdobywają medale za juniora młodszego, ale później w kategorii junior czy senior tak naprawdę już nie osiągają takich wyników, gdzieś się zatrzymało w tym rozwoju, a zupełnie inaczej z tymi, którzy włożyli jeszcze więcej pracy i powiedzmy w tym okresie juniora młodszego, no te ich wyniki były słabsze, ale na późniejszym etapie tak naprawdę zaczęli dopiero zdobywać te najwyższe trofea.
Tak, zdarzy się tak. Zazwyczaj jest tak, że od razu widać, który zawodnik posiada te predyspozycje pokonywania tych właśnie własnych słabości, tego dążenia do celu, tego rozwijania się, ale często też, tak jak powiedziałeś, na początku nie widać po zawodniku, czy on, tak kolokwialnie mówiąc gołym okiem, czy on będzie zawodnikiem wynikowym, czy nie. Wkłada w to dużo pracy, cierpliwości i również osiąga ten sukces. Tak. Czego mogę wam życzyć? Wiktor, czego mogę tobie życzyć tak na najbliższy czas? Powiedz, najbliższy jaki jest twój cel taki? Moim celem jest start w Pucharze Polski kolejnym i zdobycie kolejnego medalu. No i w przyszłości zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski. No i tego ci życzę i dużo zdrowia oczywiście, bo zdrowie w sporcie jest niezbędne. A Łukasz, tobie czego mogę życzyć? Czyli wytrwałości i też zdrowia. Przede wszystkim zdrowie nam pozwala patrzeć w przyszłość, nie zatrzymywać nas, trzeba o nie dbać. Nawet jeżeli już nie jest się zawodnikiem, który rywalizuje na macie sportowo, to warto podkreślać to, że ten sport właśnie rozwija to nasze zdrowie, pomaga nam utrzymać się w dobrej kondycji. Dlatego ono jest najbardziej potrzebne, bo bez materiału, bez zdrowia nie osiągniemy dalszych osiągnięć. Panowie, tego wszystkiego wam życzę. Bardzo dziękuję, że zaszczyciliście tutaj mnie w tym kąciku inspiracji. Bardzo miło, dziękujemy za zaproszenie. Widzimy się jutro. Tak jest.